Tramwaje wracają do Zabrza. Od poniedziałku będą poruszać się w zasadzie w zupełnie nowym torowiskiem. Dziś pierwszy tramwaj przejechał przez Mikulczyce. Cała inwestycja zakończy się w przyszłym miesiącu, bo jeszcze do wykonania zostały prace porządkowe, ale już przy zachowaniu pełnego ruchu tramwajów. Paweł Jędrusik. Remonty torowisk to jedna z największych inwestycji w Zabrzu. Po ich zakończeniu na tory wrócą teraz linie Gliwice-Zajezdnia do Bytomia, z Makoszów przez Maciejów do Mikulczyc, z Gliwic do Zaborza i z Bytomia przez Biskupice i Zaborze do Gliwic. To nie tylko kwota 200 milionów złotych, to nie tylko determinacja, to tak naprawdę infrastruktura, która została w tych miejscach, czyli od Mikulczyc do Makoszów, od Gliwic do Rudy Śląskiej, przez całą ulicę Wolności, dogłębnie zrewitalizowana. Czyli mówiąc krótko, mamy z takimi remontami spokój na kilkadziesiąt lat. 200 milionów złotych to kwota, jaką Zabrze wydało od 2007 roku. Prace nie były jednak łatwe, bo w trakcie wykonawcy natrafiali na problemy. To niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, czy infrastruktura, którą trzeba było zabezpieczać, która była ulokowana na innych poziomach niż to wynikało z map i z uzgodnień. I między innymi to powodowało, że w stosunku do naszych pierwotnych zamierzeń, że realizacja tych zadań, te inwestycje zostały nieco przesunięte w czasie. Dziś prezes Tramwajów Śląskich zapewnił również, że na nowo wyremontowane torowiska wyjedzie więcej tramwajów niskopodłogowych, co ma wpłynąć na komfort podróży przede wszystkim osób starszych i tych, które mają problemy z poruszaniem się.